tam przedstawiam porównanie kompozytowych platform HTPA, OneUp Nylon i E13 Base. Wszystkie pedały są zapakowane w kartonowe pudełka. Najlepiej wypadają hateki, które z tyłu posiadają szczegółową instrukcję montażu i serwisu, a w środku znajduje się zestaw naklejek. OneUp poszedł w ekologię, ich pudełko jest najmniejsze i nie zawiera żadnych informacji, a w środku są jedynie pedały. Największe jest pudełko E13, które też skrywa najwięcej rzeczy. Oprócz obrazkowej instrukcji montażu pedałów i pinów oraz rysunku z budową, który jednak nie jest zgodny z prawdą, ale o tym za chwilę, znajdziesz jeszcze dodatkowe 22 krótsze piny i tak powinno być. Pedały mają kompozytowy korpus, wzmacnianą oś chromo, kręcą się na łożyskach maszynowych i jednym ślizgu. Jednak wbrew rysunkom, Base'y mają tylko jedno łożysko i jedno małe uszczelnienie. OneUpy również mają tylko jedno łożysko, ale za to szeroki ślizg i świetne uszczelnienie, z którego słyną. Przodują hateki z podwójnym łożyskowaniem i podwójnym uszczelnieniem. Niestety, tak jak OneUpy, są wypukłe na środku i ich oś wystaje, co pogarsza przyleganie buta. Najwygodniejsze i najlepiej trzymające są E13, które jako jedyne posiadają wklęsły kształt korpusu. Base'y są też bardziej wysunięte na zewnątrz w stosunku do reszty, co jest przydatne dla osób często uderzających kostkami w ramiona korby, jak ja. Ich piny są najdłuższe oraz najlepiej rozmieszczone i razem z OneUpami mają bardzo dużą powierzchnię platformy. Zapraszam do lajkowania i subskrypcji kanału, które pomaga w jego rozwoju i motywuje do tworzenia nowych filmów. Wszystkie pedały można zamontować za pomocą 6 mm klucza ampulowego, a w OneUpach jest dodatkowa możliwość użycia płaskiej piętnastki. Jeśli chodzi o wagę, to najlżejsze są najmniejsze HT, później odrobinę cięższe OneUpy, a komplet najbardziej zabudowanych E13 waży prawie 400 gramów. Okej, to teraz cena. Takie HT z plastikowymi pinami to koszt około 100 zł. Wersje z wymiennymi, stalowymi są już o połowę droższe. Na OneUpy i E13 trzeba za to przeznaczyć ponad 200. Uważam, że w dzisiejszych czasach nie ma sensu kupować metalowych platform, skoro takie kompozytowe są równie wytrzymałe, a do tego są lżejsze, tańsze i po bliskich kontaktach z kamieniami i korzeniami wyglądają znacznie lepiej. Do tego na przykład takie HT posiadają zestawy naprawcze, więc można je w całości odbudować. OneUpy to również solidna konstrukcja, sprawdzona od lat, która nawet dorobiła się swoich podróbek. Są wytrzymałe, najlepiej uszczelnione, a ten komplet po 2 latach dalej wygląda bardzo dobrze i nic się z nimi nie dzieje. Za to te nowe Base'y? To dopiero się okaże. Ale według producenta mają 5 lat gwarancji, więc mogę szaleć. Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania lub coś do dodania, pisz śmiało w komentarzach. Cześć!